Dzisiaj pogadamy sobie o liczniku rowerowym i dlaczego, skoro idzie wiosna, warto sobie kupić licznik. Tylko jaki? Ja mam dzisiaj do testu Sigma 1618, który używam na bieżąco. Tak, zaczynając od jakichś takich szybkich podstaw, no zwykły mały licznik jak każdy inny. Ma trzy przyciski, ma podświetlenie. Jeżeli kliknę ten i ten guzik naraz, to niby jest to podświetlone, ale de facto to podświetlenie to jest jego chyba jedna z największych wad. To jest masakra, w ogóle nieprzydatne. Sam licznik działa mi aktualnie na drugiej baterii, czyli mam go powiedzmy już właśnie tam kilkanaście miesięcy. W międzyczasie musiałem raz zmienić baterię. Co się z nim stało jeszcze podczas roku używania? Jest wersja taka i jest wersja taka, mam na myśli ta BC14.16 i ona jest z tym tutaj jakby miejscem na licznik z kabelkiem. Swoją drogą ta Sigma to jest niemiecki licznik, więc zależy jak kto do tego kraju podchodzi. Jest to produkt niemiecki. Ja akurat nieświadomie chciałem kupić bezprzewodowy, ale kupiłem ten, więc o nim opowiem. Kabelek, jak widać, mi się urwał, ale nawet zanim się urwał, to przestał mierzyć, jakby przestał, powiedzmy, około, no nie wiem, to było parę miesięcy temu, po 12 miesiącach mniej więcej, przestał w ogóle jakiekolwiek zczytywać dane, no to był jego problem. Tak więc takie coś, zestaw taki zamienny, gdzie jest to, magnesik, no wszyściutko, gumki nawet te takie montażowe, one są bardzo dobre. Magnesik gdzieś tu miałem, ale już go nie mam. Jest magnesik. Magnes na szprychę, taki maleńki. Fajny, bo można go odpiąć i zapiąć gdzieś indziej, więc mam powiedzmy dwa. Ale wracając do tego, ten zestawik dodatkowy oprócz licznika kosztował niecałe 30 zł. Więc w razie gdyby się takie coś zepsuło, 30 zł i mamy następne. To jest łatwe do kupienia na Allegro czy gdziekolwiek w internecie. Idzie wiosna, paliwo jest drogie, więc trzeba się na to przesiąść. To, jak to się mówi, spala tłuszcz i oszczędza pieniądze, czyli dokładnie odwrotnie jak auto. Ale fajnie, co? Więc licznik za 100 zł to jest tak jakby jeżdżenie tydzień tym samochodem po mieście. Warto kupić. Zmiana w tym roku. Koniec jeżdżenia autem. Licznik, ja dałem za niego w euro akurat, 40 euro. Teraz powoli chciałbym przejść na nowy licznik, czyli na Sigma ROX 2.0, tamten jest z GPS-em. Bateria krótko trzyma, ale zładowany przez USB, więc jeszcze o tym opowiem, zanim zmienię licznik. Tak więc, tak. Licznik ma kilka funkcji. Czas jazdy, no to 120 km, no to 6 godzin przejechałem. Średnia prędkość. Oczywiście, co widać, ma język polski, sam licznik, to jest ważne. Maksymalna prędkość. Godzina aktualna. Temperatura. Ta temperatura... powiedzmy, jest pokazywana w miarę poprawnie, ale trzeba bardzo długo poczekać, czyli de facto, jeżeli jedzie się na dworze i mamy 2 stopnie Celsjusza, to on jeszcze przez długi czas spada do tych 2 stopni, powiedzmy czasami nawet ponad 10 minut to robi, więc dość wolno on działa, czy żeby się ustabilizował z 10 minut, bo samo urządzenie jest trochę nagrzane i mi się wydaje, że o to tutaj chodzi. TS, czyli Teilstrecke, czyli to chodzi o, jak sobie weźmiemy taki dodatkowy trybik, tutaj włączymy, że jakiś krótki odcinek, no to mierzy wtedy też jego czas i odległość i dystans, no właśnie. Tak więc wróciłem tutaj do pierwszej funkcji. Drugi guzik pokazuje przewyższenie. No i tutaj mamy jakieś tam, ogólnie na żywo można sobie wzniosek przeglądać, jeżeli jedziemy pod górkę, przewyższenie. Ta funkcja nigdy mnie jakoś nie, no nie wiem,
nie korzystam z niej zbytnio, bo jest troszeczkę taka niezrozumiała, jak dla mnie przynajmniej. Może źle ja to wszystko odbierałem. Wracając do samego urządzenia, ono też ma jakby NFT i można niby przez NFT i przez aplikację Sigmalink sobie szczytywać swoje wyniki, statystyki i tym samym jakby mieć w aplikacji czy tam gdzieś na centralnym serwerze w Sigmie. Mi się tego nigdy nie udało zrobić, bo iPhony mają bardzo duży, ja mam iPhone'a, jest bardzo duży problem z synchronizacji iPhone'a z tym programem Sigmalink i przynajmniej z moim urządzeniem. Próbowałem na trzech urządzeniach, ale wszystkich iPhone'ach. Nigdzie mi się nie udało go synchronizować po NFT. Po NFC. Po NFC, czyli tak jak kartę zbliżeniowo dajemy, tak zbliżeniowo możemy go przyłożyć do telefonu. Tu jest dworzec zaraz, a tu jest przystanek i ludzie tylko łażą z dworca na przystanek. Nikt nawet spacerkiem do domu nie pójdzie, a rower to już w ogóle. Chociaż w Berlinie jeszcze jeżdżą rowerami. Później dziwię się, że są grubi. Teraz wciskając długo ten guzik i przechodzimy do menu i mamy takie menu jakby statystyka, gdzie możemy sobie sprawdzić podsumowanie i czy ustawienia. No i to jest tutaj jakby ostatnia. Potwierdzamy dużym guzikiem, więc potwierdzam statystykę. Chcę zobaczyć. W miesiącu 04, czyli no, tak jakby on się zaczął dopiero teraz, jeszcze nie zsumowało tutaj nic. Mamy tutaj wszędzie 0. Mogę zmienić miesiąc, tak jakby trzeci miesiąc, czyli marzec, luty, styczeń, grudzień. O, tutaj widać grudzień i listopad. Ja dość często żerowałem, jest 0. Wtedy mi nic nie nabijał ten licznik, bo właśnie najpierw kabelek, a drugie bateria mi padła. Parę miesięcy jeździłem właśnie i nic nie zliczał i to było dla mnie bardzo uciążliwe. Tak więc samo urządzenie uważam za fajne, bardzo estetyczne, dobrze widać w dzień wszystkie te jego cyferki i prędkość, fajnie to pokazuje. Brakuje mi przede wszystkim, największy jego minus to jest to podświetlenie, ono jest po prostu żałosne. Bo włącza się ta lampka, jakby samo to się podświetla, ale zasłania jakby ekran i w tym czasie akurat się na chwilkę podświetli. Tutaj mimo, że ta lampka się świeci, to nie znaczy, że on się już świeci bardziej. On się wcale nie świeci i to za chwilkę się wygasza, więc w nocy nie widać tego kompletnie. Ja sobie zawsze podświetlam telefonem czy czymś. Tak więc to jest to urządzenie. Czy mogę je polecić? Mogę je polecić. Na pewno, jeżeli poniżej 100 zł taki się znajdzie, to nawet bardzo polecam. Ma w sobie barometr, który jest zlokalizowany właśnie tutaj. Tutaj jest jego wyjście, no i chyba termometr też. Bateryjka to jest ta zwykła CR2032. Z rzeczy takich merytorycznych i praktycznych, no to tak to wygląda. Mamy ten sensor przy kolażówce. Jak dla mnie on jest tak lekko przyciasnap. Jakby lepszym rozwiązaniem byłoby ten sensorek tutaj do przodu, co wystaje, czyli bezprzewodowy. Przewodowy jest taki, który no widać, no tak jest zamontowany i słabo to ogólnie może zapasować. W moim wypadku się udało, ale na żyletki.